Ania, program Żony Warszawy na antenie już od 3 tygodni. To jest trochę czasu, żeby zapoznać się z tym, co uczestniczki mówiły, robiły. Która jak na razie do Ciebie najbardziej przemawia? Zdecydowanie Anita. Już mówiłam o tym w poprzednim naszym wywiadzie, że Anita jest taką neutralną postacią trochę tego programu. Faktycznie troszkę tam dopaliła do pieca w ostatnim odcinku, ale wydaje mi się, że wybrnęła z tego z klasą. Ale jak wybrnęła? Jak ktoś oglądał odcinek, to wie, że tam Anita nawiązała do Moniki G, że mogłaby być tam sprzątaczką w jej domu, natomiast później jakby sklaryfikowała to, że był to jakby żart, tak? Że ona sobie cały czas na co dzień robi jaja ze wszystkiego i że było to jakby... Ja nie uważam, że ona wybrnęła. Tak jak mówię, totalnie nie uważam, że ona wybrnęła, skompromitowała się. Mhm. Bo w żaden sposób nie możemy obrażać ludzi pracujących. To jest kompromitacja dziewczyny, która twierdzi, że jest zajebista. Wcale taka nie jest. Mnie na przykład to strasznie zdenerwowało, to co ona zrobiła, bo jak mają się poczuć dziewczyny, które oglądają ten program i sprzątają? Tak jakby w ogóle do mnie nie przemawia to, że ona sobie żartowała. To ja mogę sobie zażartować, że ona jest głupia. Rozumiem twój punkt widzenia z osoby widza z zewnątrz. Ja spędziłam z Anitą po prostu bardzo dużo czasu na co dzień i Anita bardzo dużo również żartuje z samej siebie i te najbardziej takie... powiedzmy, gorące żarty, ona, wiesz, odnosi nie, no to ja do swojej nie uważam, że to jest żart, że są pewne rzeczy, z których się nie żartuje. Nie wiem, jak ty uważasz, ale na przykład obrażanie kogoś ze względu na to, gdzie pracuje albo jak pracuje, jest bardzo złe. I tak jakby tu nie ma żartów. Tak samo jak się nie żartuje z nowotworów, tak samo nie żartuje się ze sprzątaczek, bo one też są nam potrzebne. Nie no, zdecydowanie. Też... Więc tak jakby tutaj, wiesz... Dla mnie to jest takie, że nie kumam tego, ale kto tam, oprócz Anity? Czekaj, jakie było pytanie, że kto... Kto zrobił dobre wrażenie? Oprócz Anity, ja. Która... No, ty zrobiłaś, no i tu jesteśmy w domu. Ostatnio spotkałaś się z Moniką i Monika w setce powiedziała, że coś jej u ciebie nie pasuje. Jak ty to odbierasz? Byłam lekko zaskoczona tym komentarzem, bo my gdzieś podczas tego lunchu, którego fragment był pokazany w 3. odcinku, miałyśmy dużo takich bliskich też momentów, tak, że gdzieś, wiesz, byłam tam pokazana, że nam przytakuje niby poker face, ale później, co nie było pokazane, gdzieś sobie przytuliłyśmy się, jakby czułam bardzo dużą nić porozumienia z Moniką. No i jak takim... zareagowałaś na to, jak ona powiedziała, że coś jej nie pasuje w tobie? W ogóle nie wzięłam tego do siebie i traktuję to, jakby tego nie powiedziała, ponieważ mam duży dystans do montażu, do tego, jak to jest sklejane i ja Monikę lubię. I jakby to się liczy i ja wiem, że ona jakby nie ma do mnie też nic, a to, co tam jest pokazywane w programie, to jest dla mnie jakby inna historia trochę. Dziewczyny w ogóle chciały wywalić Monikę. Czy ty byłaś w tej grupie? Ja słyszałam o tym, nie byłam w tej grupie. Dlaczego ci nie dołączyły? W ogóle ominęło mnie to totalnie. Może dlatego, że nie jestem jedną z głównych bohaterek. I tam one miały jakąś grupę chyba na WhatsAppie, w której ja nie byłam, więc jakoś zupełnie mnie to, wiesz, przeszło jakby obok mnie, dzięki Bogu. A jaką rolę Monika pełni w programie? Wydaje mi się, że co Monika ma bardzo ważną rolę w programie. Jest bardzo wyraźnym charakterem i pokazuje po prostu kobietom, jak mówić prosto z mostu, jak być autentyczną osobą, jak być transparentnym i wydaje mi się, że po prostu kontynuuje to, co robi na swoim Instagramie, tylko na większą skalę, dzięki programowi. Każda z uczestniczek wydaje mi się, że przyszła do programu, żeby przekazać coś widzom. U Moniki jest po prostu ta autentyczność, mówienie prosto z mostu. Ja sama od Moniki się bardzo dużo nauczyłam. Jak pamiętasz, w wywiadzie rozmawialiśmy o tym, że było dla mnie taką trudnością trochę się tak rozluźnić przed kamerą, że ten pierwszy dzień zdjęciowy, wiesz, ja byłam w totalnym stresie. I jak patrzę właśnie na Anitę czy na Monikę, które wchodzą i jakby they own it i się czują super komfortowo i jakby są wciąż tą samą osobą, to jest dla mnie dużą inspiracją, dla mnie samej jakby to, nie?